Witam, to jest taka aktualizacja do Paryża, ponieważ Paryż, trzeba przyznać, że no, leci dosyć solidnie w górę, także trzeba o tym wspomnieć, nie? Że na przykład się dzieją takie ogóraski, tutaj piękne widoki, trzeba przyznać, że całkiem estetyczne, za 42 ta kapsuła była przed chwilą, za chwilę już okolice 60. A jeżeli ktoś chciałby sobie kupić taniej Paryż, jednakowo za prawdziwe pieniądze, to na Haloskins można. Tu są jeszcze, no dosyć spoko ceny są, trzeba przyznać, minus 36% nawet. Kurde, to dużo, to bardzo dużo. Minus 30% to taki standard. I powiem nawet, że te zakupy, które ja robiłem, co prawda na ilości bym powiedział takie... Takie gumi, takie, chciałem powiedzieć gumi misiowe, to nie do końca, nie za duże. I tak jakby okazały się być dosyć spoko, w sensie ok wyszło, no bo kurde blade, za 32 grosze dokupowałem tej kapsuły. Może 51 to jest to, co, za co by się udało sprzedać, albo może i nawet troszeczkę drożej. Fajnie odbiło. Jeżeli byłaby perspektywa sięgnięcia 55, no to kurde, w ogóle już klasa. I rzeczywiście, wahanie dalej jest dosyć potężne. Także tego też nie należy tutaj, że tak to powiem, zlewać. To też jest ciekawe, jak pretendenci na przykład zrobili wynik. To jest w ogóle wow. Jeżeli chodzi o ten najniższy dołek, to też warte uwagi, jeżeli chodzi o nie. Ale dalej dużo rzeczy jest na wahaniach. No dla mnie... Top 1 takie zaskoczenie i to, co w tym czasie się najbardziej rzuciło w oczy, no to są mistrzowie. To jest w ogóle ciekawe, jakby jak ta kapsuła się poobracała w tym czasie i naprawdę jakby dla mnie wow. No tym bardziej, że jakby jak sami widzicie, też i na takim halo trzyma się jako jedna z zresztą najwyżej wycenionych. To też jest jednak mimo wszystko jakieś tam mini osiągnięcie i też warto o tym jakoś sobie wspomnieć. W ogóle kontendersi ile kosztują na panu rynku Steam kandydaci? 51, tu też jest 51? Nie, 55. Za tyle było? A może? Ty, no nawet 56. Ciekawe, ciekawe czy to schodzi. 44,55, spore wahanie. To też ciekawe, bo to też jakby chyba ala zarobkowa rzecz. Więc nie warto dyskredytować. No i co? Tak naprawdę Paryż wbił fajny wynik od tego dołka. Kurde blade, a zobaczcie w ogóle to. To też jest tak, to bardziej o rynku Steam, niżeli o Paryżu, ale no ciężko tego faktu nie wspomnieć. A jeżeli nie znajdę, to będę wpisywał. I nie znajdę. Print stream, tylko tym razem Desert Eagle. Ciekawe, czy tak mi się wyszuka? Chciałbym. O właśnie. Wersja field tested. Zobaczcie to, jak wyraźnie tu widać, jak to się odbyło. 11? 11. Dokładnie tak. 11 lipca. Przypominam, dzień usunięcia Steam Decków z Steama. W sensie usunięcia promocji na Steam Decki. Także ogólnie całkiem ciekawie ten rynek wyglądał i jeżeli kolejna gdzieś tam promocja się rozpocznie, to już chyba z większymi tutaj wizjami będzie trzeba na tym rynku Steam się odnajdywać, chociaż na tym naprawdę, na tej promocji akurat trochę się udało zgarnąć, 20% tak średnio wychodziło. Także teraz przypominam to, co mówiłem w pierwszym dzisiejszym filmie o inwestowaniu. Inwestowanie długoterminowe, jeżeli nie macie na rynku Steam, jest takie sobie. Ale tradowanie i odnajdywanie się na tym rynku, no jednak jest całkiem fajne i to trzeba podkreślić. No, a jeżeli ktoś chce coś kupić, to jeszcze raz przypominam. Halo! No właśnie. Także dziękuję za uwagę. I mam nadzieję, że też tutaj może, nie wiem,
Ale może te ostatnie filmy o Paryżu, że troszeczkę wsiadamy do pociągu. Zobaczymy, kiedy się wypierdoli ten pociąg, bo on się kiedyś wyjebie. Tylko pytanie kiedy, że może ktoś wsiadł i kilka zaskórniaków złapał. To by też było miłe, nie powiem, że nie. To na tyle. Jo.